W łańcucie Sokół potykał się z nieodliczalną Rosą Radom i gospodarze już w pierwszej kwarcie wybili rywalom z głowy marzenia o korzystnym wyniku. Tę część meczu wygrali 25-7. W połowie pojedynku byli lepsi o 26 punktów, a spotkanie zakończyło się ich efektowną wygraną 82-48. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Macieja Klimę. Kapitan Sokołów miał tak zwany triple-double. Zanotował 11 zbiórek, 10 asyst i zdobył 10 punktów. Początek ustawił mi się cały przebieg tego meczu. Cieszę się z tego zwycięstwa bardzo, bo troszkę się obawialiśmy, bo uważam, że Rosa Radom to jest bardzo dobra drużyna. Krośnianie pokonali Beniaminka z Nysy różnicą aż 50 punktów. Na czele tabeli obie podkarpackie drużyny.